Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie po dłuższej trochę przerwie. Nadajemy ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy. Mamy nowe książki i ja muszę o nich opowiedzieć, ponieważ są to książki zupełnie z mojego punktu widzenia i pewnie z punktu widzenia wielu czytelników i bloga i czytelników naszych książek niezwykłe. Zacznę od nowej książki z serii Biblioteka Historii Gospodarczej Polski. Moje ulubione dziecko. Biblioteka Historii Gospodarczej Polski, proszę Państwa. Z jak zwykle fantastyczną okładką Tomka Berezińskiego z dziejów współzawodnictwa Anglii, Niemiec, Rosji i Polski. Proszę Państwa, chodzi o współzawodnictwo na Bałtyku. Autorem jest profesor Adam Szelongowski. Ja powiem tak. To, że Adam Szelongowski nie jest obowiązkową lekturą wszystkich Polaków, wszystkich, powtarzam, to jest robota dywersyjna. To jest robota dywersyjna, bo nie da się bez tych książek niczego zrozumieć, proszę Państwa. Ja postaram się to dzisiaj Państwu udowodnić. Nie da się bez tych książek niczego zrozumieć. Ja nie będę tutaj zbyt wiele pochwał na swoją własną cześć wysnuwał, bo kolega Rotmeister napisał, że w tej książce i w kolejnej książce Adama Szelongowskiego, którą wydamy, w zasadzie jest wszystko to, co było w drugim i trzecim tomie baśni. I to jest prawda. Ja, nie znając książek Adama Szelongowskiego, zestawiając ze sobą fakty, trochę je dosztukowując za pomocą wyobraźni, której mi nie brakuje, może na nieszczęście, skonstruowałem taką wizję historii, która wydawała mi się słuszna i właściwa i ją opublikowałem. Po czym okazuje się, że ta wizja jest już zarejestrowana na papierze w książkach profesora Adama Szelongowskiego, historyka zajmującego się historią gospodarczą, który jest całkowicie zapomniany, ewentualnie jego prace są czytane bez specjalistów, a następnie zawarte w nich tezy są powielane bez zrozumienia albo powielane w taki sposób, żeby wyjąć z nich to, co najważniejsze i zostawić samą powłokę. Tak? Jeden z naszych krytyków powoływał się na pracę Antoniego Mączaka i innych jeszcze historyków gospodarczych doby współczesnej. To są, proszę Państwa, żarty. Po prostu. To są żarty. Niech ci ludzie w ogóle niech się schowają i zabiorą swoje książki. Nie ma w ogóle o czym gadać. Adam Szelongowski rządzi. Proszę Państwa, jeszcze jedno słowo na temat tak zwanej, jakby to powiedzieć, segmentacji, tak, w nauce historii. Mamy segmentację, tak? Jedni się zajmują historią literatury, inni się zajmują historią polityczną, a jeszcze inni zajmują się historią gospodarczą, ale tych w ogóle nie widać, bo ta historia gospodarcza to jest, proszę Państwa, coś absolutnie nieciekawego. Jakieś tam nie ma ani spisków, ani zdrad, ani buduaru nie ma, ani alkowy i w ogóle same nudy, prawda? I nie ma żadnych przepysznych dworów, koronacji i to w ogóle jest całkowicie nie do czytania. Więc, proszę Państwa, jest oczywiście dokładnie odwrotnie. To znaczy te wszystkie operetkowe historie, które są eksploatowane przez film, publicystykę historyczną, tak zwanych popularyzatorów, to jest dekoracja, to jest śmieć i papier i to trzeba w ogóle jak najszybciej usunąć, się tym w ogóle nie zajmować. Natomiast tylko i wyłącznie historia gospodarcza i to podana przez wybitnych autorów, wybitnych. Bo to nie jest tak, proszę Państwa, że człowiek piszący o historii gospodarczej przynudza. Adam Szelongowski nie przynudza, bo to jest człowiek wielkiego pióra. Wielkiego pióra. I każdy, kto przeczyta fragment tej książki, zorientuje się natychmiast, że to jest człowiek wielkiego pióra. Proszę Państwa, sprawa dla mnie osobiście, a także dla naszego programu wydawniczego najistotniejsza, czyli zawarta w tej książce. To jest mnóstwo rzeczy, od żeglugi narewskiej począwszy, na kompanii moskiewskiej kończąc. Ale to, co dla nas jest najistotniejsze, ze względu na to, że wydaliśmy książkę o Czy królobójstwo, o śmierci Stefana Batorego. Proszę Państwa, spór zachęcam, bo jeden z rozdziałów to jest tło do tego, co się dzieje tutaj. Spór, proszę Państwa, Elbląga, Gdańska, Hanzy, Elbląga i Hamburga o to, czy wpuścić Anglików na południowe wybrzeże Bałtyku. To jest, proszę Państwa, rzecz kluczowa do zrozumienia historii Polski drugiej połowy i końca XVI wieku. Czy wpuścić Anglików
na teren obsługiwany przez kupców hanseatyckich, czy dopuścić Anglików do eksploatacji interioru Rzeszy i interioru Litwy i Korony. Ten problem, proszę Państwa, jest postawiony w tej książce. On się nazywa Zatarg Gdańska z Elblągiem, rozdział trzeci. To jest eufemizm, proszę Państwa, ten Zatarg Gdańska z Elblągiem, dlatego że, jak wszyscy wiemy, handel brytyjski dążył do monopolizacji rynków. Co to znaczy monopolizacja rynków? To znaczy degradacja wszystkich innych pośredników i wszystkich innych kontrahentów poza brytyjskimi. Degradacja. Trzeba to powtórzyć. W jaki sposób dokonywał się ten proces, jest tutaj opisane i to mówi nam też, w jaki sposób prowadzona była polityka globalna w Wielkiej Brytanii, w której już wiek XVI był tylko przygrywką do tego, co się stało później, tak? Czyli w końcówce wieku XVII, w wieku XVIII i XIX. To jest, proszę Państwa, próba generalna, ale jak to w próbach generalnych widać zawsze, wszystkie szwy są widoczne, prawda? Wszystkie, to jak z fastrygą, wszystkie szwy są widoczne. I tutaj te wszystkie szwy są widoczne. Proszę Państwa, mamy organizację taką jak Hansa, czyli Związek Kupców Cesarstwa. I ona reprezentuje, jest pośrednikiem pomiędzy interiorem europejskim a wybrzeżem. Przyjeżdżają towary do portów, te towary są odbierane. No i jest monopol Hanzy na handel z cesarstwem. No ale świat się poszerza i pojawiają się nowi kontrahenci z rozmaitymi ofertami. Oni nie mogą wejść tak po prostu, bo są rozmaite przywileje. Przywileje miast, królewskie, cesarskie, poszczególnych książąt. No jest chęć zysku, prawda? Chęć nabijania sobie kabzy za pomocą kontrabandy i inne rzeczy. Co robią Anglicy? Dokonują dwóch bardzo ważnych wyłomów w strukturze Hanzy. Przekupują Hamburg najpierw, który staje się po prostu ekspozyturą brytyjską na terenie Rzeszy, i przekupują Elbląg. Próbują przekupić Elbląg, ale to się nie udaje. Ale to ma bardzo ważne konsekwencje dla naszej historii. Proszę Państwa, Gdańsk jest najpotężniejszym miastem, obsługuje na Bałtyku, obsługuje cały handel Rzeczpospolitej. Kupcy gdańscy mają mnóstwo przywilejów. Z handlu gdańskiego korona ma trochę zysków, między innymi tak zwane palowe, czyli cła postojowe. Statki przypływają, cumują i od tego płacą tam parę groszy od określonej miary wagowej do skarbu korony. Kupcy zarabiają krocie na tym, natomiast Anglicy domagają się czegoś innego. Otóż domagają się tego, żeby im dać uprzywilejowaną pozycję w stosunku do Gdańska. Wybierają sobie miasto, które nic nie znaczy, które jest w hierarchii miast hanseatyckich na szarym końcu. To jest Elbląg, miasto pruskie, zarządzane przez pruskie stany, współpracujące z pruskim księciem, poddane królowi polskiemu. Żeby cokolwiek załatwić w sprawie Elbląga, potrzebna jest zgoda nie tylko stanów. Książę pruski jest tu najmniejszym problemem. Jest najmniejszym problemem, ale też króla polskiego. Poselstwa angielskie uwijają się na trasie z Londynu do Grodna, gdzie najczęściej rezyduje król, bo jest to Stefan Batory, proszę Państwa. Uwijają się jak mróweczki. Elblążanie liczą na to, że zaabsorbują handel brytyjski do siebie, staną się, jakby to powiedzieć, techniczną obsługą tego handlu, bo Brytyjczycy nie dają im żadnych szans. Oni wprost mówią Elblążanom, że to będzie ekspozytura angielska. Polacy z kolei wprost w Sejmie mówią, jeżeli wpuścimy tutaj Anglików, to oni zamienią Prusy na Anglię. Proszę Państwa, mamy rok 1583, a w polskim Sejmie pada taka fraza, jak ich tu wpuścimy, to zamienią Prusy na Anglię. To jest bardzo ciekawe. I teraz, proszę Państwa, król powołuje specjalną komisję do rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Gdańskiem a Elblągiem. W tej komisji, proszę Państwa, są sami Firleje. Sami Firleje i jeszcze jedna osoba, której nazwiska teraz nie pamiętam, nieważne. Interesują nas Firleje. Firleje to jest najważniejszy protestancki gang w Koronie i na Litwie. To jest, proszę Państwa, ta rodzina, której Jan Kochanowski pożyczał nie wiadomo skąd pieniądze. Znaczy to się tak nazywa pożyczał. Przekazywał, prawda? Pisałem o tym w trzecim tomie baśni. Przekazywał pieniądze.
Proszę Państwa, spór pomiędzy Elblągiem a Gdańskiem miał się rozstrzygnąć na zjeździe w Lublinie w roku 1584. Co się takiego stało w tym roku 1584? Ano zjawił się nagle Jan Kochanowski, słynny poeta w tym mieście Lublinie, w jakichś interesach nierozpoznanych. Tu ma się rozstrzygać spór, tak? Czy Brytyjczycy będą obecni w handlu w Polsce i na Litwie, czy będą obecni w Prusach i na Wybrzeżu Bałtyckim, co oznacza automatycznie, bo tego domagali się Brytyjczycy, zmonopolizowania całego handlu, a dobrze wszyscy wiemy i praktyka dziejowa nam to pokazuje, że w momencie, kiedy Brytyjczycy złapią przyczółek gdziekolwiek, to już stamtąd nie wyjdą. Nie wyjdą. A jeżeli ktoś ma przyczółek, to wysadzenie na tym przyczółku korpusu ekspedycyjnego i przekupienie lokalnych jakichś sił, tak jak to zrobili z Hamburgiem, który przecież był potężnym miastem. A co to było dla nich przekupić Elbląg, który musiał pisać petycję do Gdańska, żeby Gdańsk pozwolił im coś tam powiedzieć w czasie zjazdu kupców hanzeatyckich. Proszę Państwa, to jest nic. To jest absolutnie zupełnie nic. I mamy, proszę Państwa, tego Jana Kochanowskiego na zjeździe w Lublinie, gdzie się rozstrzyga kwestia monopolu brytyjskiego w Koronie i na Litwie. I on tam umiera, mając ledwie ponad 50 lat, umiera w okolicznościach niejasnych. Nikt nie jest w stanie, wyjaśnić, wytłumaczyć, dlaczego ten Jan Kochanowski umarł, bo wszyscy uważają go za poetę, który siedział pod lipą i smarował fraszki. Tak? To jest jedyna funkcja Jana Kochanowskiego. Proszę Państwa, Jan Kochanowski, jego kontakty z rodziną Hohenzollern wcześniejsze, studia w Królewcu, studia w Padwie przekonują nas do tego, że był to człowiek reprezentujący na zjeździe w Lublinie, albo taki, który miał reprezentować interesy Gdańska i interesy Hanzy, tak? No to jeżeli on przyjeżdża, a wcześniej był w styczności bardzo bliskiej z rodziną Firlejów, która stanowi 90% komisji mającej decydować o tych sprawach, to znaczy, że on przywiózł jakieś pieniądze, tak? Żeby tę sprawę rozwiązać po myśli gdańszczan. Ale coś mu się stało. Prawda? Może wszedł w niewłaściwe drzwi, może pomylił kamienicę, może ktoś się dowiedział, że Jan Kochanowski jedzie z pieniędzmi i postanowił przywitać się z nim wcześniej, prawda? Niż ci, którzy te pieniądze mieli odebrać. Poza tym być może Jan Kochanowski nie wiedział, że szacowna królewska komisja, której skład 90% składu stanowiła rodzina Firlejów, nie obraduje już w Lublinie, ale w pobliskim Lubartowie, tak? Bo może gdyby to wiedział, to pojechałby prosto do Lubartowa, a nie jechał do Lublina, ale się pomylił. I kres żywota spotkał go właśnie w mieście Lublinie. Proszę Państwa, 2 lata później umiera król Stefan. I ja się będę upierał, ponieważ oskarżanie Żydów o to, że otruli króla Stefana jest bardzo malowniczą koncepcją i bardzo ciepło przez wielu czytelników przyjmowaną. Natomiast ona w ogóle nie przystaje do okoliczności, proszę Państwa. Mamy spór Gdańska z Elblągiem, który król polski rozstrzyga na niekorzyść Elbląga. A co to znaczy na niekorzyść Elbląga? To znaczy na niekorzyść korony brytyjskiej. A ponieważ rozstrzyga go na niekorzyść korony brytyjskiej, musi zniknąć. To jest najbardziej oczywista sprawa. Ja teraz przeczytam ostatni fragment tego rozdziału. Trzeciego, bardzo znamienny. Dnia 16 marca posłowie pruscy otrzymali pożegnalną audiencję. Syndyk Gdańska, Henryk Lempke, życzył królowej szczęśliwej podróży i polecał miasto łasce królewskiej. Na to król odpowiedział pokrótce: wracajcie panowie do siebie i bądźcie zdrowi. Później król wszedł do pokojów królowej. Na powrotnej drodze stamtąd zaszedł mu drogę burmistrz Elbląski i padając na kolana błagał o potwierdzenie artykułów zawartych między miastem a kompanią angielską. Król odpowiedział wtedy: żadną miarą nie mogę zadowolić tego waszego życzenia. Resztę powie wam kanclerz. Co oświadczył kanclerz koronny? Było rzeczą łatwą do przewidzenia. Powołał się on na listy króla Stefana do Elżbiety. W liście tym król pisał, że senat roztrząsał tę sprawę i znalazł roszczenia Anglików za przeciwne prawom i statutom korony. Ponieważ te ostatnie zakazują wszelkich monopolów, przeto i tego nie mogą potwierdzić. Wolno przecież kupcom angielskim prowadzić handel nie tylko w Elblągu, ale i w Gdańsku, Rydze oraz gdziekolwiek, tak jak to było dotychczas.
Pomimo to, a może właśnie skutkiem tej odpowiedzi, Elbląża nie zawarli układ znany z kompanią angielską 3 maja 1585 roku i odłożyli potwierdzenie go przez króla do pomyślniejszych czasów. Proszę Państwa, 3 maja 1585 Elblążanie zawierały taki separatystyczny układ z kompanią wschodnią z Londynu, a półtora roku później króla Stefana już nie ma między żywymi. Sprzyjające czasy nadeszły. Gdańsk oczywiście rozkwita. O tym, co było dalej, Państwo sobie przeczytacie. Natomiast chciałbym podkreślić, że obecność kupców angielskich na Bałtyku datuje się od końca XV wieku. Oni się pojawili w Elblągu już wcześniej, wydzierżawili kawałek gruntu. A w XVI wieku chcieli mieć kawał gruntu na własność i postawić tam po prostu skład. To była bardzo poważna sprawa, to jakby teraz chcieli mieć biurowiec, tak? Na własność. A, ten skład miał być na terenie, na gruncie eksterytorialnym. Jeszcze do tego. No więc, proszę Państwa, to zostało rozszyfrowane, bo gdyby Polska się na to zgodziła, podzieliłaby los Moskwy. To znaczy prawdopodobnie południe zostałoby odcięte i zdewastowane, a Prusy stałyby się taką opryczniną, gdzie by się zwoziło towary z południa, a następnie wywoziło gdzieś dalej w świat i zarabiało na prowizji albo po prostu budowało z tych towarów imperium w oparciu o rynki globalne. Taka to jest, proszę Państwa, książka. Oprócz tego jest tutaj jeszcze mnóstwo rzeczy. Ja może przeczytam tytuły rozdziałów. Rozdział pierwszy. Handel moskiewski a Niemcy. Rozdział drugi. Gdańsk a handel zamorski Rzeczpospolitej. Rozdział trzeci. Interesy handlowe na Bałtyku w wojnie siedmioletniej. A bo to jest pierwsza część, żegluga narewska. To są trzy rozdziały. Część druga. Kompania wschodnia w Prusach za Elżbiety. Rozdział pierwszy. Odważni kupcy i kompania wschodnia. Tu jest takie określenie, które się tłumaczy, angielskie określenie, które się tłumaczy przygody handlowe. Że Anglicy przyjechali tu po przygody handlowe, proszę Państwa. To jest no, ciekawe i ważne. Bez tego nie zrozumiemy nic. I będziemy mogli w nieskończoność czytać fraszki Jana Kochanowskiego, nie mając w ogóle pojęcia, kim był ten człowiek. Rozdział drugi. Elbląg i Emden. Rozdział trzeci. Zatarg Gdańska z Elblągiem. Rozdział czwarty. Upadek Hanzy, a rozkwit Gdańska. Potem część trzecia. Droga na wschód i rynek Moskwy. Żegluga północna do ujścia Dźwiny. I rozdział drugi, ostatni, wzrost rynku moskiewskiego i upadek handlu w Polsce. Wzrost rynku moskiewskiego, proszę Państwa, to musimy sobie wziąć cudzysłów, bo wzrost rynku moskiewskiego oznacza wzrost zysków dla kompanii, natomiast degradację dla mieszkańców Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, więc oczywiście, że tak było, że handel szedł przez Narwę i to był wielki kłopot dla Rzeczpospolitej i odbicie Narwy z rąk Moskwy było absolutnym priorytetem politycznym Rzeczpospolitej. Było to najważniejsze zaniechanie i najważniejsza pułapka, w jaką wpadł król Stefan i cała polityka Rzeczpospolitej, bo była jeszcze wcześniejsza, czyli niedopilnowanie Węgier i zgoda na podział Królestwa Węgier. A drugą była utrata Narwy. I to były, proszę Państwa, te dwa punkty w dziejach, po których Rzeczpospolita mogła już w zasadzie tylko trwać. Nie miała żadnego ruchu. Mogła się tylko i wyłącznie bronić. Próba ekspansji misyjnej za pomocą ojców jezuitów, którzy tutaj zostali sprowadzeni, być może miała jakieś szanse, ale trudno mi to teraz ocenić. Natomiast w sensie politycznym i gospodarczym królestwo po utracie Narwy i po rozbiciu Węgier mogło już tylko zużywać swoje zasoby na obronę status quo. Nic więcej nie mogło zrobić. O tym także jest ta książka. Bardzo Państwu dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy o tej książce mówić, bo to na pewno nie pierwszy raz w związku z nią się tu spotykamy. Dziękuję bardzo. Do następnego razu.